Bartłomiej Kurzeja. Bartłomiej Józef Kurzeja. Imiona rodziców pana? Jan i Marian. Data i miejsce pana urodzenia? 21 marzec 1975 rok w Ostrowsku. Pana miejsce zamieszkania, pobytu? Nowy Targ, ulica Mickiewicza. Numer? 38. Mhm. Czy to jest pana adres do doręczeń? Do doręczeń jest kancelaria Tarbogacka. Dobrze. Pana obywatelstwo? Polskie. Jest pan z zawodu? Artystą rzeźbiarzem. Ma pan wyższe wykształcenie? Wykształcenie wyższe. Obecnie jest pan gdzieś zatrudniony, pracuje? Prowadzę własną działalność. Własną działalność. Pana stan cywilny? Rozwiedziony. Czy ma pan dzieci? W jakim wieku? Czy mam dzieci. Syn 21 lat. Na pana utrzymaniu? Też. Jakie pan dochody osiąga miesięcznie? Przybliżenie. Ciężko określić. 1000 złotych. Czy ma pan jakieś majątek oszczędności? Nie mam. Czy był pan uprzednio karany? Zostałem skazany, ale to już dawno temu i też niesłusznie. I ja to będę chciał w sprawie wyjaśnić. To za targ. No jeszcze nie za pan neurologicznie, psychiatrycznie? Nie. Nie weszło. Okazuje się, że osobisko na numerze CGK 16-16-28. Proszę o odebranie dokumentu. Czy jakieś wnioski przed rozpoczęciem przewodu? Ja dziękuję. Czyżby Żydzi planowali nowe święto? Hanuka jest radosnym żydowskim świętem z okazji wymordowania Greków i grabieży ich mienia. Purim jest z okazji wymordowania Persów. Publicznie znieważył ludność żydowską z powodu jej przynależności narodowej i narodowości żydowskiej słowami plakaty Żydów. To jest oczyn artykuł 257 kodeksu karnego. Pana skazanego pouczonego z przyjmą prawo do składania wyjaśnień może odmówić składania wyjaśnień, odmówić odpowiedzi na poszczególne. Pan oskarżony zrozumiał treść aktu oskarżenia oraz podejrzenia? Tak. Czy pan przyznaje się do popełnienia zbrodni? No nie przyznaję się. Czy chce pan złożyć wyjaśnienia? Tak, chcę złożyć wyjaśnienia. Proszę bardzo, co by pan chciał w związku z tą sprawą? Przede wszystkim sprawa. Czy to jest protokołowane? Tak. No. Sprawa, która tyczy się konkretnej osoby Lesława Piszewskiego, nie wypełnia znamion gromadnościowych. Gromadnościowych, czyli społecznych. Gromadnościowych. I nie wyczerpuje to znamion przestępstwa. Osoba, Lesław Piszewski, jest mi osobą znaną z rzeczy obrzydliwych, brzydkich w stosunku, jakim się wykazał do narodu polskiego. Chciałem tutaj na miejscu od razu złożyć dowód w sprawie. A dobrze, to dotyczy tutaj, chciałem dowód złożyć, to tam kilka dowodów.
Mianowicie wypowiedź Żyda Bolesława Szenicera właśnie dotyczącej Szenicera. Pszenicy. Pszenicę. Pszenicę. Zarządza opuszczenie sali. Który w sposób jednoznaczny wyraził się o szkodliwości Lesława Piszewskiego i jego środowiska. Lesław Piszewski obarczył naród polski o to, że mordowaliśmy Żydów po wojnie, jak wracali do swoich majątków. Co jest nieprawdą. Lesław Piszewski bezpośrednio dotknął też i moją osobę, ponieważ mój dziadek uratował Żyda w czasie wojny. Takie pomówienie narodu polskiego zostało przeze mnie zgłoszone do prokuratury. Zostało to umorzone. I tak wygląda ta sprawa z tym umorzeniem. Lesław Piszewski, który zaangażowany jest w handel nieruchomościami i ma firmę prowadzącą sprzedaż nieruchomości, jest też prywatnie zaangażowany w międzynarodowe tendencje do wyłudzenia od Polaków majątności i majątku. Słynne akta 447 pochwalane przez środowisko Lesława Piszewskiego uderza w bezpieczeństwo państwa polskiego i jest niezgodne z prawdą o majątkach, które niby mieliby niezapłacone, ponieważ do 1989 roku rząd polski na podstawie 17 umów wyczerpał wszelkie roszczenia żydowskie, jakie Żydzi mieli w stosunku do państwa polskiego. 17 umów zawartych między rządem polskim a organizacjami światowymi żydowskimi. Lesław Piszewski takie próbę wyłudzenia od Polaków majątku pochwala. Tutaj chciałbym jeszcze podkreślić jego właśnie udział w skazaniu mnie, ponieważ na podstawie fałszywych zeznań Lesława Piszewskiego i zrobieniu z kukły marzanny topionej pierwszy dzień wiosny zrobił, że jest to kukła żydówki, co nie było nigdy moją intencją,
a był to protest przeciwko pseudosztuce klątwa. I na podstawie protest przeciwko pseudosztuce klątwa, która obrażała nas, Polaków, katolików. I jako taki protest było zorganizowana pierwszy dzień wiosny akcja plastyczna. Lesław Piszewski w brzydkiej kukle zobaczył, że jest to Żydówka. I z tej kukły zrobił kukłę Żydówki. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, organizacja, która złożyła zawiadomienie wtedy do prokuratury, mataczyła substancją dowodową, usuwała istotne ślady mojej niewinności i wbrew prawdzie i moim intencjom zostałem skazany. Wracając do sprawy, tak, panie oskarżony, ponieważ sąd nie zajmuje się tamtym postępowaniem. Nie, ale to jest jakby no, ważne, że jest to osoba mi znana i ja wiem, o kim mówię. To jest personalny mój kontakt z tą osobą. I odnosi się bezpośrednio do tej osoby. Nie jest obrażanie całego narodu. Lesław Piszewski reaktywował w Polsce masonerię o nazwie B'nai B'rit. Jest to organizacja, która w Stanach Zjednoczonych, jest to organizacja, przeciwko której w Stanach Zjednoczonych od 20 lat prowadzone jest postępowanie sądowe za zbieranie informacji o Amerykanach w celu wykorzystania tych informacji przeciwko nim. No, moja wypowiedź na Twitterze dotyczy się tylko i wyłącznie tej osoby. Czyli nie ma Lesława Piszewskiego, tak? Tak, tak. Lesława Piszewskiego. Panie Senasie, no możemy zadawać pytania, natomiast... Ja tylko chcę uporządkować właśnie, żeby sprawdzić... Proszę, proszę panu skarżonemu pytaniami. Jasne. To nie wyjaśnienia pana Senasa. Nie, no oczywiście nie moje. Proszę bardzo. Proszę pytanie. Tak, właśnie panu dziękuję. Proszę powiedzieć, z jakimi jeszcze bardzo negatywnymi wypowiedziami na temat pana też działalności spotkał się pan w ostatnim czasie? Ze strony pana Lesława Piszewskiego, w jaki sposób on jeszcze torpedował, czy negatywnie określał pana działalność, pana działalność też artystyczną, czy w tym przedmiocie na tym polu jest po prostu jakiś spór ideologiczny? Jest tak. Lesław Piszewski bezpośrednio też do mnie kwestionował moje zawodowe życie artysty, kwestionował moją edukację artystyczną,
I umniejszał moją rolę w tworzeniu kultury polskiej. Wiesław Giszewski powiązany jest z organizacją Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Jest to organizacja, która żyje z pomawiania Polaków. Organizacja, która wytwarza, tworzy fałszywe zawiadomienia do prokuratury. Na podstawie wyrwanych z kontekstu słów, zdań krótkich, wbrew intencji, na przykład w moim wypadku, zakłamali rzeczywistość, że to tyczyło się jednej osoby Wiesława Giszewskiego, to zawiadomienie. Organizacja, która składa 600 wniosków, jak się sami chwalą, o ściganie tak zwanych przestępców, dotyka przede wszystkim polskich patriotów, społeczników, obrońców życia, polskich artystów, polskich sportowców, nawet mistrz siłowych sportach, Mariusz Pudzianowski został przez nich oskarżony. Oni żyją z tego, jeżeli ktoś jest znany i zostanie pomówiony, musi się tłumaczyć, a oni na portalach internetowych tworzą cały piar, jakoby osoba przez nich skazana jest przestępcą. Proszę powiedzieć, czy pan, jaką szkołę pan ukończył w zakresie Skończyłem Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. Skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby. Uzyskałem dyplom, magisterium, dyplom pracowni Piotra Gawrona, magisterium u profesora Piotra Schuberta. Studiowałem w Holandii w Berekunstwem Akademii Maastricht. Proszę powiedzieć w takim razie, tak, co wystarczy. Jeśli chodzi o wykonywane przez pana dzieła, czy pan wykonuje dzieła sztuki, malarstwa, rzeźbiarstwa? Wykonuję dzieła sztuki, proszę powiedzieć, rzeźba, malarstwo, grafika, rysunek, film, piszę wiersze. Czy to jest też tematyka dotycząca spraw narodowych, polskich? Tak, to jest tematyka religijnych. Religijna, sztuka, którą uprawiam, na przykład Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, z którymi połączony jest Wiesław Giszewski, skrytykowała ta organizacja mnie za zrobienie pomnika dla Matki Bożej Grunwaldzkiej pod Grunwaldem. Taki pomnik tam powstał, rozumiem, tak? Tak. A proszę powiedzieć, czy posługując się pojęciem parchaty, czy kierował się pan znaczeniem wyrażonym w słowniku języka polskiego? Tak, czy pan się posługiwał tym znaczeniem w słowniku języka polskiego, nazywając, używając tego słowa w tym wpisie, parchaty, czy to właśnie dotyczy... Jest to zgodne z podanymi słownikowymi tłumaczeniami. Czy pan się posługiwał
znaczeniem ujętym w słowniku języka polskiego. Tak, oczywiście. Odnoszącym się do... Jest to... Dlaczego takiego słowa użył Pan wobec... Może tak, jakie znaczenie Pan odczytał ze słownika języka polskiego? W słowniku języka polskiego, wielki słownik języka polskiego podaje, że pachaty to jest synonim żydowski. Czy też chodziło Panu o znaczenie jako, co do, które się dotyczyło, Pana Piszewskiego, że jest nieprzyjemny, że jest nieprzyjemny, tak. Jest oceniany negatywnie. Jest to sposób, to określenie, dotyczy się zgodnie z językiem polskim i z słownikami języka polskiego, dotyczy się bezpośrednio jego złych cech charakteru. Wobec Pana działalności? Wobec mojej działalności. Proszę Pana, czy też wypowiedź słowem parchaty odnosiła się też, miała ona zabarwienie artystyczne jako osoby, która zna literaturę polską. I proszę powiedzieć, jakimi też właśnie tymi źródłowymi materiałami się Pan posługiwał, używając tego słowa? Materiały źródłowe są dość bogate. Na przykład w Faraonie, kogo? Bolesława Prusa, jest fragment. Czy jest fragment parchaty Żyd? Jest parchaty Żyd i trzeba tu podkreślić, że Ramzes XIV, książę, miał żonę Żydówkę, znaną piękność Kamę. A jednak o innych Żydach mówił, że są parchami. Fragment taki również o parchach jest u Henryka Sienkiewicza. Ogniem i mieczem, w Potopie. Jest u Bolesława Prusa w Lalce, gdzie Żydzi są nazywani parchami. Proszę Pana, ta pozostała wypowiedź z tego wpisu dotyczyła znajomości Pana historii, jak to, gdzie jest mowa o Żydach, o podbojach Greków i tak dalej, to czy to opierał się Pan na wydarzeniach historycznych? Opierałem się na wydarzeniach historycznych i wszystko, co jest zawarte w tym, ma podłoże literackie, historyczne, kulturowe. Czy też kierował się Pan z materiałów źródłowych zapisami w Biblii? Tak, zapisy w Biblii są bardzo znaczące. Czy też jest mowa o parchatych Żydach? Jest o parchatych Żydach. W Księdze Powtórzonego Prawa jest też w tej Księdze Powtórzonego Prawa, że Żydzi wejdą do przysłów u wszystkich narodów, gdzie przybędą. Proszę Pana. Chciałem się tutaj odnieść do potężnego zbioru przysłów polskich Juliana Krzyżanowskiego, zbiór, w którym jest ponad 400
trzy słów z Żydami. I są przysłowia tego typu, że na przykład pali się jak Żyd parkami. Chciałbym tutaj Proszę powiedzieć jeszcze, czy pan zamierzał znieważyć pana Piszewskiego, bądź w ogóle ludność żydowską? Nie zamierzałem. Czy to miało charakter opisowy? Ludności żydowskiej jest to, było to skierowane personalnie i opisowe jego szkodliwe działania. Czy w tym wpisie chciał pan w jakikolwiek sposób znieważyć pana Piszewskiego z powodu jego przynależności narodowej? Nie. Ze względu. Czy to dotyczyło po prostu oceny jego działalności? Jego szkodliwej działalności, o której nawet tutaj w liście otwartym opisywał Pszenicy. A czy ta wypowiedź. Czy ta wypowiedź miała na celu z pana strony znieważyć go na przykład z powodu przynależności etnicznej, rasowej, nie, wyznaniowej? Nie miałem. Albo z powodu jego jakiejś tam bezwyznaniowości czy wyznaniowości. Nie, tak? Nie. Czy to miało na celu? Nie miało na celu. Czy pan. I czy chciał pan w jakikolwiek sposób zaszkodzić mu w jego działalności, czy pan tylko miał zamiar opisać jego działalność? Jest to przykład. Czy pan miał zamiar zaszkodzić? Artystycznej wypowiedzi publicystycznej. Nie mającej na celu mu szkodzić. Szkodzić Lesławowi Piszewskiemu. Chciałem tutaj odnieść się jeszcze do Konrada Dąbkowskiego, który złożył zawiadomienie na mnie z czystej nienawiści do tego, co polskie i do Polaków. On, żyjąc z tych pomówień, robi to z pobudek nienawistnych do narodu polskiego. Dobrze, proszę pytanie. Tak, czy pana wypowiedź na wpisie na tym komunikatorze miała jakiś charakter odwetu? Po prostu była formą odpowiedzi. No, jest to forma mojego emocjonalnego. To był odwet, czy to była forma jakiegoś skomentowania jego działalności? Czy pan po prostu chciał się pomścić, czy pan po prostu wypowiedział się? Ja się wypowiedziałem o jego działalności. O jego działalności. Że wie, że powinien wiedzieć z historii, skąd jest Święto Purim, skąd jest Hanuka, jakie jest podłoże historyczne. Ja dziękuję bardzo. Teraz tak. Tak, chciałem tutaj złożyć. Chciałem tutaj złożyć dowody w sprawie
Tu na przykład jest głos gminy Starozakonnych na temat Lesława Piszewskiego i tych Żydów innych. I to jest głos właśnie Żydów. Tutaj jest dokument. W słowniku o znaczeniach właśnie parchaty i pogardzanie również. Chciałem złożyć dokument napisany przez panią Sylwię Grodzką. Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich. Jest to materiał publikowany przez Muzeum Historii Polskiej w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. I są podkreślone na zielono cytaty z polskiej kultury, z polskich przysłów dotyczących właśnie Żydów. Także to jest. Tak? Ja chciałbym, ja chciałbym skomentować tutaj krótko te dowody. Chciałbym jeszcze załączyć wypowiedzi, które nie są ścigane przez ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich. Tak, już. Tutaj chciałbym. O! Konrad Drunkowski jeszcze, bo chciałem omówić, które z rzeczy są. Materiały obrażające Polaków, katolików. To chyba nie dotyczy pana Drunkowskiego. Ale trzeba wiedzieć. Czy jeszcze jakieś dokumenty? Tak, z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu. Fragmenty też podkreślone na zielono o że Pan Cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach, nie zdołasz ich uleczyć, rozciągnąć się na stopy aż do wierzchołka głowy i tutaj jest o parchach cytat: Pan dotknie Cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świeżbem i parchami, których nie zdołasz wyleczyć. To są podkreślone. No i jeszcze mam tak, tutaj w ramach parkaty nazwy miejscowości w Polsce, stron 4, gdzie występuje określenie park, parkatka i tak dalej. Bardzo sporo tego jest. I w dodatku na przykład miejscowość w Polsce żydowski Brud, i tak dalej. Materiały oficjalne z ministerstwa. Proszę powiedzieć jeszcze, proszę odpowiedzieć jeszcze na takie pytanie. Czy tymi dowodami chce Pan też wskazać na fakt, iż posiada Pan ogromną wiedzę historyczną na temat różnych zależności i relacji i funkcjonowania w ogóle Żydów? Czy to też jest na potwierdzenie Pana wielkiej znajomości? To nie jest, to jest człowiek po studiach musi być na jakimś poziomie intelektualnym. Są to rzeczy, które są omawiane w pracach naukowych, bardzo poważnych. Czy to jest wiedza historyczna też? To jest wiedza historyczna, tak. Ja proszę Wysokiego Sądu, chciałbym właśnie złożyć te dowody, tylko tak króciutko. No tu jest taki ciekawy artykuł, którego końcówka jest kwintesencją całego tego apelu i tego numeru, akurat, który był wydany, gdzie de facto członkowie grupy żydowskiej mówią wprost,
jak ich koleżeństwo, czy jak ich tam no, nazwać ich grupy wyznaniowe, szkodzą im samym przez swoją zapalczywość, przez swoje uzurpowanie sobie poczucia szkody, poczucia pokrzywdzenia tam, gdzie go nawet nie było. Nie? I tu jest taka no, przykra niestety wypowiedź, ale oddająca istotę tej wypowiedzi, że jest wiele osób takich właśnie z tych gmin wyznaniowych, czy z tej narodowości, czy przynajmniej ci, którzy się powołują na tę narodowość, bo jest też takich wielu, którzy Żydami nie są, mówią, że są Żydami, tylko po to, żeby wywołać ten faszyzm. Że uzurpują sobie wyłącznie prawo do restytucji ocalałych synagog, mykw, szkół, szpitali i innych pozostałości materialnych, których nawet hitlerowcom nie udało się zniszczyć. Nie? Więc to jest taka... Tak, no to jest też podstawowym tematem, ponieważ jest... to się tyczy konkretnej osoby Lesława Piszewskiego, tak, który jest tutaj wymieniony. Tak. A resztę pozostawiam w lekturze oczywiście drugiemu sądowi. Mając na uwadze jeszcze wnioski, te dowody zmierzają do tego, aby wykazać na tym etapie no, tą przynajmniej elementarną wiedzę, którą chyba każdy powinien mieć, a pan ma ją w sposób większy. Większy zasób tej wiedzy historycznej i tych faktów, które ogólnie dotyczą narodu żydowskiego. Tak. Chciałem tak jeszcze przedstawić wniosek dowodowy o tej fundacji reprezentowanej przez Konrada Dulkowskiego, który złożył fałszywe pomówienie mnie na temat werbowania osób z obcego państwa do działań przeciwko Polakom, takim jak ja. I tu jest dowód w sprawie na temat Omzrika. Założyciel Omzrika, Rafał Gaweł, jest to poszukiwany listem gończym osobnik, który na okoliczność tej całej tego pomówienia mnie przez organizację przestępczą, która w sposób jawny werbuje ludzi do nękania Polaków. Proszę, żeby mnie tego wytłumaczyć. Czy jeszcze jakieś Tak, ze świadków. Ja wnoszę o to, że sąd wypuścił dowód przesłuchania świadków następujących. I jeżeli sąd pozwoli, to na razie wymienię z nazwiska, adresy również udostępnię. To jest pana Nabila Malazji, Eugeniusza Sędzyckiego, Marcina Roli, Jacka Mindlara, Marcina Osadowskiego i Kaja Dodek. Marcin Osadowski i Grzegorz Braun na okoliczności powstania tego wpisu, i który to wpis jest pewną kwintesencją działalności pana artystycznej, działalności obrończej wobec wartości kulturowych, wartości estetycznych, wartości historycznych. I ta wypowiedź wyłącznie miała taki charakter, a osoby te posiadają tą wiedzę na temat tego, że takie wypowiedzi z ust pana, jednocześnie te osoby znają pana, w przeciągu pana wieloletniej działalności mają charakter wyłącznie artystyczno-historyczno-estetyczny. I nie mają w żaden sposób, i nie miały, bo te osoby będą taką wiedzę posiadały, co przyświeca panu. Że w ogóle nie ma tutaj, w żaden sposób nie przyświeca panu w żadnej wypowiedzi, a zwłaszcza w tej wypowiedzi inkryminowanej, objętej aktem oskarżenia, intencja znieważenia w rozumieniu artykułu 257 kodeksu karnego. W związku z tym, jeżeli sąd pozwoli, to ja te adresy podam teraz, jeżeli sąd uzna, że będzie lepiej to na piśmie. Pan Nabil Malazji. Polak.
Eugeniusz Sendecki. Eugeniusz Sendecki. Marcin Rola. Sendecki. Sendecki, przez C. Marcin Rola. Są to osoby, które współpracują z oszczędzonym. Tak. Jacek Miedlar. Miedlar, przepraszam. Tutaj jest przez. Miedlar przez E. Kaja Rodek, Marcin Osadowski i Grzegorz Braun. I pan Marek Majer. I Bolesław Szelnicy. A to ten, o którym pan mówił. Przedstawiciel Żydów. I też osoba właśnie pochodzenia żydowskiego, która deklaruje to pochodzenie. Pszenice. A skąd te osoby posiadają wizę na temat okoliczności sporządzenia tego? Ponieważ utrzymują stały kontakt, na okoliczność tego intencji i charakteru tej wypowiedzi oraz na okoliczność tego, że znają oskarżonego, współpracują z nim i znają również tą wypowiedź oskarżonego z Twittera, która to wypowiedź nie miała ani w intencjach, ani w ogóle w wypowiedziach też związanych, czy w ogóle nie ma żadnego zabarwienia znieważenia. Nie tylko explicite, ale również w sposób dorozumiany, jak i również w żaden sposób nie ma na cel, nie była ona planowana z takimi intencjami, żeby znieważyć czy grupę ludności, czy poszczególną osobę, nawet pana Piszewskiego, który de facto stał się tą bezpośrednią przyczyną sformułowania tego wpisu. I nie miała ona charakteru właśnie znieważania z powodu tej przynależności, czy narodowej, czy etnicznej, czy rasowej, czy wyznaniowej. No jest to, świadkowie mają też różne pochodzenie, w tym tutaj jest jeden pan pochodzenia żydowskiego, inny pan pochodzenia syryjskiego. Są osoby, które znają pana bardzo dobrze i z okresu tej wypowiedzi, z tego Twittera, rozmawiali z panem i chyba nawet te wypowiedzi były konsultowane, te formuła wypowiedzi na Twitterze była też konsultowana pod kątem właśnie tego, czy będzie mogła mieć charakter znieważania. I nie było takich żadnych intencji po stronie pana oskarżonego. Dopuszcza to te dowody tylko na to określone. Tak, tylko na to. Ja tylko i wyłącznie tej wypowiedzi. Tak, jest, proszę. Nie rozszerzamy tutaj pytań, ponieważ trzymamy się tego zarzutu, który został sformułowany wobec pana oskarżonego i okoliczności poznania tego konkretnego opisu. Nie będziemy analizowali tutaj całej działalności pana oskarżonego. Tak, oczywiście. W różnych jej wymiarach. To od razu zaznaczam, że to nie będzie zmierzał do tego ten dowód. Nie, to nie będzie. To będą krótkie wypowiedzi. Oczywiście będą krótkie wypowiedzi. Tylko okoliczność powstania tego wpisu i intencji pana oskarżonego. Intencji pana oskarżonego. Absolutnie tylko w tej intencji. Poproszę o dane kontaktowe do siebie. Tak, jest to po kolei w takim razie. Pan Poza. To ja napiszę to teraz, czy po przerwie. 3 dni są w zakresie. 3 dni. Na wskazanie danych. Dobrze, jak najbardziej. Czy jeszcze jakieś wnioski? Jeżeli nie ma, to proszę się spocząć. Sam już taka sprawa do pięćka. To zobowiązuje się w terminie 3 dni przedstawić listę świadków zgłoszonych wraz z ich adresami do zawiadomienia, do wezwania. 87-80. Jednocześnie proszę o jeszcze umożliwienie wypowiedzi oskarżonego w zakresie aktu oskarżenia. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to ja w tym wszystkim jestem najbardziej poszkodowany. I poszkodowana jest polska kultura, ponieważ ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, który pomówił mnie,
który pomówił mnie, dobrze wie, że ja muszę tłumaczyć przysłowiowe, że nie jestem wielbłądem. Ale tracę czas. Na tym traci też polska kultura, bo dobra kultury, które tworzę, to jest dobro państwa polskiego. Czy pan zgłosił też zawiadomienie o tym, o fałszywym zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa? Tak. Ja złożyłem zawiadomienie, krótko, przez Konrada Drukowskiego, który... Czy działał pan w porozumieniu z panem Lesławem Piszewskim również? Działał również w porozumieniu z Lesławem Piszewskim, a Konrad Drukowski notorycznie kłamie, oszukuje i zostało to przeze mnie zgłoszone, ponieważ osoba pokrzywdzona zgłosiłem do do prokuratury rejonowej. Jaki jest efekt tego zawiadomienia? No, czekamy na wyjaśnienie. No, zostało złożone parę miesięcy. Jest jakaś decyzja o wszczęciu? Jest o wszczęciu, ale to zostało złożone w Sochaczewie i postępowanie się toczy. Dobrze. Celem kontynuowania postępowania. Sąd postanowi odroczyć rozpoznanie sprawy do dnia 17 kwietnia, godzina 9, sala 380. Proszę pana, ja mogę to jeszcze w późniejszą porę. To jest, ja dojeżdżam. Jeszcze później, nawet jeszcze później, że 11. Bardzo 11 to jest 17 kwietnia, poniedziałek, tak? 17 kwietnia. Poniedziałek. 11, sala 380. Wszystko. 82. Sądzę, że jeszcze 3 dni na ostatni dany będzie sobie świadków. Pierwszy. 4 świadków są w drugim terminie. Z tej osoby pan zaczyna służyć. Pan skarżony obrońca terminie nie zawiadomił. Nikt podkład raz wiadomo, nie podkład. Pan wyjaśnił danych adresowych, rozwiązać świadków. Czy jakieś pytania, wnioski? Nie, dziękuję. Dziękuję. To wszystko. Do widzenia. Dziękuję. Chwileczkę. Tak. Się. Dobra, się. Dobra. 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 Wyłączę już, także do zobaczenia.